Siema, następny odcinek na kanale Sztuka Umierania. Dzisiaj chciałem powiedzieć trochę o bombie. Chyba taki jeden z najbardziej obleganych tematów. Mało kogo interesuje dieta, niestety, czy dobry trening też. Teraz każdy pierwszy o czym myśli to o dopingu. Dzisiaj chciałem trochę przed tym ustrzec, dlatego tytuł dzisiejszego odcinka to Zastanów się 10 razy. Śmiałem się z żoną teraz niedawno. Zastanów się 10 razy, czy to obejrzeć, bo ja zastanawiałem się 10 razy, czy to kurwa nagrać. Nie, żartuję. A tak poważnie, to panowie, jak oglądam te cykle, które rozpisujecie, czy tam radzicie się w tych właśnie, czy stosować takie cykle, to aż kurwa ręce opadają, bo naprawdę są takie formacje, takie bomby. Przykładowo ostatnio widziałem cykl 28 tygodni miał trwać, czy 30 tygodni, środków było chyba ze 6. I masakra, nie? Powiem wam, że dobrych pro widziałem cykle, już nie będę po nazwiska gadał, ale też dobrych pro z Polski i tam nie było połowę tego materiału, o które radził się tam chłopak gdzieś na jakimś forum na Facebooku, nie? Czy to będzie dobre, czy jeśli to zastosuję, to będzie dobrze, co byście doradzili, co byście dołożyli, nie? Po pierwsze powiem wam, że ogólnie takie radzenie się kogoś, czy to będzie dobre dla mnie, skąd on ma to wiedzieć, nie? Stary, szczerze mówiąc, to w sumie my nawet nie będziemy wiedzieli, czy coś na nas dobrze działa, czy nie, jeśli nie zrobimy badań. Powiem wam najpierw na swoim własnym przykładzie. Ja też w jakiś sposób staram się prowadzić zawodników, ale nie jestem, mogę powiedzieć, jakimś, no, w tym kontekście dobrym trenerem, bo na przykład nie znam się też bardzo dobrze na interpretacji badań, a to jest podstawą. I też staram się uczyć, szkolić, też nabierać tą wiedzę od lepszych od siebie. Na przykład polecam wam wcześniejszy mój wywiad z Marcinem Gandykiem. No ale wracając do tego mojego przykładu. Zobaczcie, ja też ostatnio robiłem badania, też leciałem na bombie i wszystko było pięknie, ładnie, w miarę hormony wszystko się trzymało, ale na przykład w morfologii, no jeden wynik miałem dodatni i to nie dużo, bo tam był hematokryt, miałem 58, a norma była do 41. No czyli przekroczona ta norma tam o nie aż tak dużo, a okazało się, że to jest naprawdę bardzo ważne i te 58 to już była naprawdę, jest naprawdę tragedia. Bo ten hematokryt określa, jak jest, tak w prostych słowach mogę powiedzieć, jakie jest zagęszczenie krwi. Moja już naprawdę była gęsta, także gdybym dalej to ciągnął i robił tak, jak to robiłem, no to kurwa po czasie stałaby się jak kisiel, nie? I co to, do czego to prowadziło? Do zawału, do jakiegoś kurwa wylewu, nie? Także po prostu jeden błąd, rozumiesz, jeden błąd w tym, co robimy i może się to skończyć tragedią. Zobaczcie, gdybym ja nie zrobił tych badań, dalej jechał w tą stronę, teraz miałem robić przygotowanie do zawodów, mam nadzieję, że i tak się udaje zrobić, no zobaczymy, ale po prostu gdybym nie zrobił sobie tych badań teraz i dalej to ciągnął, to ryzykowałbym bardzo dużo. Także no nie tędy droga, panowie, a mało kto niestety z chłopaków zastanawia się nad tym, że jak to może się skończyć, nie? Tylko kurwa nie wiem, stosuję 1, 2, 3 środki i potem co jeszcze do tego dopierdolić. A niestety internetowych znawców jest kurwa multum. Też zobaczcie w większości przypadków, jak oni wyglądają. Wchodzisz na forum takiego chłopaka, rozumiesz, on wygląda, gdyby kurwa w ogóle nie ćwiczył ani albo trenował sobie tam, nie wiem, na słuchacza czy coś, a wiesz, radzi innemu, że dołóż to czy tamto, nie? Wiesz, nie każdy sobie tam robi co chce i trenuje w jaki tam sposób chce, ale panowie, nie? Raczej bym unikał takich rad, nie? Ja też popełniałem takie głupoty wcześniej i też tam starałem się jakoś podpowiedzieć, bo na przykład, ale to było wszystko zrobione jakby na swoich własnych doświadczeniach, tak? Czyli na przykład na mnie działało to i ja robiłem to w taki sposób i starałem się też komuś, jeśli ktoś się mnie pytał o coś, to doradzić mu z tego właśnie mojego podejścia i z jakby mojego doświadczenia, ale zapomniałem o tym i to też było moją głupotą, przyznaję się tutaj do tego, że po prostu nie miałem na tyle wiedzy, żeby wiedzieć o tym, że na każdego działać może to w całkiem inny sposób, nie? Dlatego panowie, naprawdę zastanówmy się 10 razy, jeśli już będziemy coś stosować, to róbmy badania co 4-6 tygodni, używasz sobie jednego środka,
po 4-6 tygodniach zrób badania, zobacz, jak on na ciebie wpłynął, nie? Zobacz, czy tam jest wszystko dobrze, czy się nie popierdoliły hormony, bo zobacz, na mnie, nie wiem, ja będę używał tam 3, 4, 5 środków, jakoś to wszystko będzie w normie, a na ciebie to może zadziałać destrukcyjnie, także też, no, panowie, naprawdę, trzeba się zastanowić i też, kurczę, trochę rozsądku dla tych, którzy wypowiadają swoje komentarze tam, że no nie wiem, stary, ja użyj tego, tego czy tamtego, nie? No kurde, nie można tak radzić, bo chłopaki później naprawdę stosują bardzo długi czas, bardzo wiele środków. Też wiele prywatnych wiadomości od was dostaję, stary. Jak myślisz, czy dodać tego, czy tamtego, co zrobić ten? Tu chłopak ostatnio też do mnie pisał, powiedziałem mu, no pokaż, jakie masz badania, nie? A tym w tamtych badaniach Saigon, wszystko wypierdolone z widełek, nie? Tam chyba był tylko jeden wskaźnik, który był jeszcze w tych widełkach, a tak to wszystko wywalone hormony, prolaktyna, nieprolaktyna, wszystko tak popierdolone, że historia, nie? Chłopak leciał na cyklu już okrągły rok, no i teraz też się zastanawiał, co tam sobie dodać, nie? Także no. Wiadomo, w takim wypadku to już raczej nic nie dodać, tylko po prostu zejść z bomby albo most, jak już wie, że po prostu nie da rady, bo też tak jest, chłopaki nie chcą schodzić z bomby, jakby idą tylko w jedną stronę, to też trzeba zrozumieć, bo kurczę, kulturystyka, sam jestem kulturystą, jest specyficznym sportem. My już nie patrzymy na nic, nie? Idziemy w jedną stronę, napierdalamy i koniec, nie? Nikt nie myśli o tam zejściu z bomby, rzadko kto myśli o tym, żeby jakby zrobić to po najmniejszej linii oporu. Znaczy starają się chłopaki, nie? Ale też właśnie no, te badania, nie? Dlatego właśnie w dzisiejszym odcinku chciałem też zmotywować jakby was do tego i po prostu może nie zmusić, ale no, chciałbym, żeby więcej, żeby chłopaki bardziej zwrócili uwagę na to zdrowie, nie? Te badania wcale nie są takie drogie. Także no, co te 4-6 tygodni już lepiej sobie pozwolić na te badania, niż nie wiem, inwestować w nie wiadomo jaką ilość środków, bo tak mamy przynajmniej pewność, co na nas oddziałuje, jak oddziałuje, no i jesteśmy zabezpieczeni. No, nie będzie tego problemu później takiego zdrowotnego. Także naprawdę, panowie, zastanówcie się 10 razy, zanim coś zrobicie. No i o tym też cały czas będę trąbił, że przede wszystkim mocny, dobry trening i dobra micha, bo naprawdę na tych dwóch fundamentach, oczywiście plus dobra regeneracja, możemy zbudować naprawdę dużo, a później krok po kroku, jeśli już chcemy, już zdecydowaliśmy się w tą stronę, możemy czegoś dodać. Oczywiście zawsze zapominam o tym, nie jestem lekarzem, nie namawiam nikogo do dopingu, ale no, widzę, co się dzieje na tych forach, widzę, jak chłopaki do tego podchodzą i no kurczę, naprawdę panowie, ręce opadają, także kurde, apeluję wręcz, nie? Żebyście trochę rozsądniej to robili, bo ja na przykład nie robiłem tego rozsądnie i wszystko, o czym mówię, tutaj też to jest na moich niestety nie zawsze dobrych doświadczeniach. Też leciałem grube bomby, nawet pod trenerami naprawdę dobrymi leciałem. Masakrycznie duże bomby i to też odbijało się ciężko na moim zdrowiu i wiem, o czym mówię, nie wyssałem sobie tego z palca. Także, tak jak zawsze mówiłem, ten kanał jest dla was. Chciałbym ustrzec was od tego, żebyście nie popełniali takich błędów jak ja, po prostu nie mieli tych problemów zdrowotnych później. Także, no, panowie, rozsądek. Jak już zaczynacie od czegoś, wiecie, że chcecie już wskoczyć na tą bombę, jeden środek. Przynajmniej ja bym na początku stosował jeden środek, zobaczył, jak on na mnie oddziałuje, jakie mam benefity z tego. Oczywiście zrobiłbym to dopiero wtedy, kiedy już bym, nie wiem, był w takim konkretnym topie, już szklamoty konkretne by leciały, wiedziałbym, że stoję w miejscu, wtedy mógłbym coś o czymś takim pomyśleć, a nie zaczynajmy od dwóch, trzech środków i też nie słuchajcie tych chłopaków, którzy tam na forach jadą, że no wiesz, dołóż to, do tego musi być to, czy do tego musi być tamto, tego więcej, czy tamtego więcej, bo oni też mówią wszystko na swoich własnych doświadczeniach, albo nawet nie mają tego doświadczenia, tylko tak walą, rozumiecie, z marszu, co on by kurde dołożył, nie?
A tak naprawdę ani oni, ani wy nie wiecie, jak to na was będzie działało. Także jedyne, w jaki sposób możemy to wiedzieć, no to zrobić sobie badania. Także panowie, badajmy się i no, skupmy się przede wszystkim na tym zdrowiu. To tyle, krótki odcineczek. Chłopak jeszcze mi tam pytanie jedno zadał wcześniej, w tym wcześniejszym filmie, że 2 razy w tygodniu sobie leci 250 teścia, czy właśnie zwiększyć dawki, czy co 4 dni sobie robić ten, czy co 4 dni sobie zwiększyć dawki i bić co 4 dni. Chłopaku, no sam wiesz, rozmawialiśmy też trochę prywatnie, właśnie badania, nie? I też badania pokazują, że jest lipa, także no już tam nie ma czego zwiększać ani co robić, tylko most albo odblok, zadbać o zdrowie przede wszystkim i później dalej robić swoje. To tyle, krótki odcineczek dzisiaj. Dzięki za uwagę. Pytania jakieś macie, śmiało walcie. Nie jestem alfa i omega, nie wiem tam wszystkiego. Cały czas staram się uczyć i właśnie w tą stronę też chcę pokierować jakby sobą. Więcej wiedzy cały czas i po prostu wtedy będę mógł jakieś bardziej wartościowe, rzetelne rady wam dawać. Tak jak cały czas mówię, ten kanał jest dla was, dla mnie też to jest zajebista przyjemność, że później ktoś powie: jednak stary, wiesz co, miałeś rację, dzięki, bo nie zrobiłem tej głupoty, czy o, dzięki tobie też udało mi się progres jakiś zrobić, czy coś. To mi daje kupę radości, a tam nie patrzę na nie wiadomo ile subskrybentów, czy kurwa jakąś oglądalność, czy coś. To nie tędy droga, nie zależy mi na tym, raczej właśnie na tym, żeby ktoś coś z tego, tak jak zawsze mówię, wyciągnął. Mam nadzieję, że się to uda. Także no co, tyle z mojej strony. Zdrówka życzę, do następnego.